2023 na 2024. Za chwilę nastąpi wprowadzenie sztandaru niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie. Nowy poczet sztandarowy tworzą uczniowie klasy 7 i 8. Dowódca Marta Okoniewska. Chorąży Wojciech Urban. Asysta Kacper Milczarek. Proszę o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Serdecznie na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w niepublicznej szkole podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie. Jest to uroczystość szczególnie ważna, ponieważ stanowi także 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju integracji środowiska wiejskiego sołectwa Kosowo KMK KOS w Kosowie. Stowarzyszenie z dniem 1 września 2003 roku przejęło od gminy Mrocza zlikwidowaną publiczną szkołę podstawową w Kosowie. Od 1 września 2003 roku nasza szkoła funkcjonuje jako niepubliczna szkoła podstawowa. W tym miejscu serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami w tak szczególnym dniu. 1 września, bardzo ważna data w historii naszego kraju. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj po wakacjach wszyscy razem. Żeby ten rok był obfitował w same pogodne dni, chciałbym na ręce pani dyrektor i pani wicedyrektor złożyć bukiety kwiatów. I za chwilę przechodzimy do dalszej części uroczystości. Dziewczyny mają gorzej, bo muszą ręce. Dziękuję.